Dzień dobry, kochani, w kolejnym odcinku Kręcimy Nieruchomości. Możemy powiedzieć dzień dobry, ale równie dobrze możemy powiedzieć bonjour, bo dom, który Wam zaraz pokażemy, czerpie bardzo dużo ze stylu francuskich rezydencji. Wyobraźcie sobie, że ten właśnie dom, jego szkielet powstał w latach 80. To był taki zwykły polski klocek i przeszedł tak niesamowitą metamorfozę, że teraz wita nas prawdziwa francuska rezydencja. Dokładnie, do tej francuskiej rezydencji przeprowadzili się właściciele prosto z apartamentowca, którym byli zmęczeni. Potrzebowali otoczyć się zielenią, spokojem, taką oazą ciszy, którą właśnie znaleźli w tym miejscu. I słuchajcie, ten dom nie tylko dla nich okazał się spełnieniem marzeń, ale również dla ich rodziny i przyjaciół. Zapraszamy Was do środka. Chodźmy. Powierzchnia domu to 472 m kwadratowe plus 200 m kwadratowych powierzchni domku dla gości. Powierzchnia działki to 4913 m. Mamy tutaj 4 sypialnie i 9 pokoi. Na terenie rezydencji mamy garaż na 3 samochody, dodatkowo przygotowaną powierzchnię mieszkalną dla gosposi lub pomocy domowej. Nad garażem znajduje się poddasze mieszkalne, które stanowią 2 pokoje z aneksami kuchennymi oraz łazienką. Przeszliśmy najpierw przez wiatrołap, a następnie przez reprezentacyjny hol. I przechodzimy od razu do salonu, serce tego domu, kominek, oczywiście miejsce, gdzie właściciele na pewno spędzają bardzo dużo czasu. Zresztą powiedzieli nam, że tutaj głównie, mimo tej 500-metrowej przestrzeni tego domu, to właśnie kominek, zegar, no jest klimat. Musicie przyznać, że jest klimat, kominek i właśnie to miejsce tutaj przy tych dużych oknach z widokiem na tą przepiękną działkę. To jest miejsce, gdzie właściciele głównie spędzają swój czas. No a tutaj już widać całe bogactwo otaczające ten dom. Czyli zobaczcie, jaka jest piękna aura. Teraz mamy aurę jesienną, ale przed chwilą rozmawialiśmy z właścicielami i powiedzieli, że zimą jest tutaj bajkowo. Więc oni korzystają wtedy z dwóch miejsc, właśnie przy tym kominku, tak jak Grzesiek wspomniał. Albo właśnie tutaj przy tym okrągłym stoliku siadają i obserwują te swoje dęby, te wszystkie swoje drzewa, które tutaj są od wieków. Wiecie, ja tak zerkam w tamtą stronę, bo ten widok jest po prostu niesamowity przez te duże okna na ten las. No, nie da się oderwać od tego wzroku. A na dole mamy, my jesteśmy w tej części takiej oficjalnej, bo tak nazywają to właściciele. Tutaj zapraszają gości, ale też spędzają czas z rodziną. Tutaj mamy od razu jadalnię, mamy kuchnię, kuchnię czystą i kuchnię brudną, bo są dwie kuchnie. Do kuchni jest jeszcze spiżarnia, także jest mnóstwo miejsca dla tych z Was, którzy uwielbiają gotować. Więc tutaj wszystkie cudowne francuskie dania będą wyglądały i smakowały jeszcze lepiej. Dwa razy lepiej. No i mamy jeszcze dwa gabinety i łazienkę. Tutaj to już jest prawdziwa Francja. Przynajmniej zobaczcie, jak przepiękne, dekoracyjne są te krzesła, na których podejrzewam, że od marca do końca września właściciele jedzą wszystkie obiady i kolacje, a już na pewno te weekendowe razem z przyjaciółmi. I co my tutaj mamy? Zieleń. Tutaj działkę mamy ogrodzoną tylko 3000 metrów kwadratowych, ale działka, która przynależy do tego domu, idzie jeszcze w głąb tego lasu, tylko właściciele nie chcieli grodzić już całego, żeby psy nie biegały gdzieś tam daleko, daleko, więc jakby troszkę sobie ten teren skrócili, ale jest to i tak, myślę, że wystarczająco do tego, żeby tutaj z tego lasu korzystać. Magda powiedziała o tych wszystkich detalach, idealnie ze sobą dobrane. Wszystko tutaj do siebie pasuje, a tak jak wiemy, to detale tworzą całość. Dokładnie. I tutaj naprawdę jest fantastycznie to wszystko przygotowane. Zobaczcie, chodźmy to jest dalej. Tak, jakby ktoś miał za furtką własny park, taki prywatny park, do którego nikt inny nie ma dostępu, a tylko on może po tym parku chodzić. No i zobacz to rondo.
Bo to rondo, w ogóle właścicielka powiedziała, że tak naprawdę, ponieważ sam dom no, nie wzbudził w niej jakiejś miłości od pierwszego wejrzenia, no bo był w stanie no, do adaptacji. To był domek z lat 80., taki klocek i zobaczcie, co z tego klocka teraz tutaj powstało. No ale przerwałem Ci, przepraszam. Ale to, co było takim punktem i taką, takim niuansem, który zadecydował o tym, że właściciele zdecydowali właśnie o tym miejscu, to jest właśnie to niesamowite rondo, ta niesamowita przestrzeń, no i działka prawie 5000 metrów z własnym lasem, tak jak mówiliśmy, własnymi wiewiórkami, a nawet grzybami. Piękny naturalny ogród ze starodrzewem iglastym okalającym dom. Posiadłość od frontu ogrodzona została reprezentacyjnym płotem nawiązującym do fasady budynku. No a tutaj możemy zobaczyć elewację tego domu od strony południowej, bo właśnie salon, ten salon, który pokażemy Wam za chwilę, który jest na górze, czyli ta część reprezentacyjna, znajduje się właśnie od strony południowej, także jest bardzo dobrze nasłoneczniona. Tutaj jeszcze chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, o którą zadbali właściciele. Są podwyższone drzwi. Ta wysokość drzwi jest niestandardowa. Tutaj mamy 3 metry wysokości. Drzwi też są dużo wyższe niż te standardowe. Chciałem, żebyście zwrócili uwagę na ten przepiękny mebel. To jest przykład francuskiej secesji z początku XX wieku. Jest on w idealnym stanie. Właściciele sprowadzili go z zagranicy. Wyobraźcie sobie, że to wszystko chodzi idealnie. Tutaj nie ma takiego jakiegoś wyciągania szuflad na siłę, tylko wszystko jest na tip-top. No idziemy do jadalni. Jadalnia od razu przy kuchni z pięknym żyrandolem, który rozświetla nam to pomieszczenie. Ja już weszłam i jestem w kuchni, tej kuchni czystej tak zwanej, której już nie przygotowujemy. Tak. Prawda? Tutaj już wszystko trafia gotowe, bo tam za nami jest jeszcze tak zwana kuchnia brudna, choć kuchnia po prostu robocza. Myślę, że kuchnia robocza to jest chyba lepsza. Lepsza. I przy kuchni roboczej mamy jeszcze bardzo dużą spiżarnię. Przy okazji kuchni chciałam zwrócić jeszcze Waszą uwagę na niesamowity materiał, który został użyty tutaj jako blat wyspy przy jadalni. Jest to granit specjalnie postarzony, tak żeby stwarzał wrażenie już takiego wiekowego, dostojnego materiału i naprawdę robi tutaj fenomenalną robotę i z tego co wiem jest niezniszczalny. I z pewnością ten blat jest też bardzo wygodny w używaniu, ponieważ wiecie, jak upadnie na niego jakiś mały okruszek, to nie musimy tego od razu tak szybko zbierać. Nie jest on aż tak widoczny jak na innych blatach. Na pewno też bardzo wygodna w użytkowaniu jest ta podłoga, którą mamy w kuchni, w jadalni, w salonie. To jest trawertyn. Jak zwrócicie uwagę na fakturę tego trawertynu, to też zobaczycie, że jest on bardzo wygodny w użytkowaniu, szczególnie jeżeli w domu mamy zwierzęta. Dokładnie, a jeszcze ważna informacja. Podłoga jest podgrzewana, więc zimą chodzimy tutaj gołą stopą i podziwiamy śnieg za oknem. Za nami są drzwi, które prowadzą nas do piwnicy, miejsca iście magicznego. Tam już prawdziwa francuska winnica nas wita, bo tam właściciele przechowują wino. Ja Was tam zabiorę. A piwnica domu kryje przed nami niesamowite rzeczy. Tutaj pierwsze pomieszczenie to jest pierwsza piwniczka na wino, w której to wino jest przechowywane. I tutaj bezpośrednio stąd trafia na stół do konsumpcji. Tam dalej mamy jeszcze pomieszczenia gospodarcze i też spiżarnię. A ja zabiorę Was do jeszcze jednego miejsca. Zobaczcie, tutaj schodzimy jeszcze bardziej w dół pod poziom gruntu. I tutaj znajduje się już taka w pełni profesjonalna piwnica na wino. Ponad 2000 butelek tutaj jest składowane. Tutaj jesteśmy już pod poziomem gruntu. Nie ma wahań temperatury, więc to wino może tutaj sobie spokojnie w komfortowych warunkach dojrzewać. I jeszcze jedno pomieszczenie tutaj w piwnicy. Pomieszczenia, o jakie nas prosicie, żebyśmy pokazywali. Zaplecze techniczne. Tutaj mamy kotłownię, mamy piec gazowy Dietrich. Wyobraźcie sobie, że ogrzanie tego 500-metrowego domu, a właściwie tych dwóch domów, bo jeszcze mamy ten dom dla gości 200-metrowy, czyli ogrzanie 700 m2 w
W przypadku tej nieruchomości to jest koszt pomiędzy 1250 a 1500 zł i to w sezonie grzewczym zimowym miesięcznie. Z kuchni przenieśliśmy się płynnie do tego holu wejściowego i z tego holu wejściowego mamy wejście do dwóch gabinetów. Każdy z właścicieli ma swój gabinet. My pokażemy Wam osobiście ten większy. Też bym tak chciała w własnym domu. Jak widzicie, tutaj wszystko utrzymane w klimacie skóry, drewna, tutaj już mamy drewnianą podłogę, dębowe deski, duże okna z widokiem oczywiście na tą bajeczną działkę. Za nami niesamowita fototapeta, to jest fototapeta z Cambridge, która przypomina właścicielowi czas, kiedy robił tam doktorat, więc może... Bo to jest autentyczna fotografia z jego uczelni, w której robił właśnie doktorat. Dokładnie, nawet zobaczcie, jeszcze zostały dodane tutaj latarnie, żeby jeszcze podnieść klimat tego, by można było tam spacerować sobie codziennie. Czyli myśląc, spacerujemy sobie po tym pięknym podwórku. A my spacerując zabieramy Was teraz na górę. Na górę. O, ile światła. Zabierzemy Was do miejsca jeszcze bardziej magicznego. Matko, widziałaś te lampy? Tak. Są niesamowite. Główny poziom to jest właśnie ta część, w której się teraz znajdujemy, czyli ta reprezentacyjna, kominkowa, telewizyjna oraz dwie sypialnie z dwiema łazienkami. A ja Was zabiorę teraz do tej sypialni głównej, sypialni właścicieli domu. Zapraszam. I to, na co warto zwrócić uwagę właśnie w tych sypialniach, tutaj właśnie na piętrze, to wysokość. Tutaj w najwyższym punkcie mamy ponad 4,5 metra wysokości, także nie są to standardowe wysokości. Ta przestrzeń automatycznie się powiększa. Do sypialni głównej są dwie niezależne garderoby. Jest garderoba męska i garderoba damska. Zachowamy ich prywatność i nie zobaczycie ich na tym wideo, ale zabieram Was do głównej łazienki. Przy sypialni mamy dużą łazienkę z prysznicem i wanną wolnostojącą. Zobaczcie, tutaj najistotniejszy jest znowu widok. Taka kąpiel ze świerkami za oknem, które bujają się na wietrze, to jest prawdziwy relaks dla każdej zmęczonej osoby. I to, co my lubimy najbardziej, to podwójne umywalki w łazienkach, mnóstwo miejsca do przechowywania. Zobaczcie, ile tu jest szuflad, tak aby wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne w łazience, można było ukryć, schować. Wtedy mamy zawsze pięknie i gładko. Centralnym miejscem na pierwszym piętrze jest część wypoczynkowa z kominkiem i miejscem telewizyjnym oraz wydzielone miejsce do pracy. Dalej mamy sypialnię główną z pokojem kąpielowym i garderobą oraz drugą sypialnię z własną łazienką oraz pralnię i wyjście na taras. Dom położony jest w ekskluzywnej, cichej części Józefowa. Jest otoczony lasem oraz niską zabudową rezydencjonalną, usytuowaną na działkach o dużych powierzchniach w otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Dojazd do centrum Warszawy zajmuje w tej chwili około 25 minut. To już wszystko, co chcieliśmy Wam pokazać w tym domu. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jak Wam się podobało i dajcie znać, co z tej rezydencji przenieślibyście do siebie, do swojej nieruchomości. Właśnie bardzo jesteśmy ciekawi, jak Wam się podobało to wnętrze, bo na nas zrobiło bardzo, bardzo duże wrażenie. Oczywiście, gdybyście chcieli poznać szczegóły tego domu, to link tradycyjnie jest pod tym wideo. Bardzo Wam dziękujemy, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na Kręcimy Nieruchomości. Pamiętajcie subskrybować. Do zobaczenia. Małżonka niech się buja, ja sobie będę stał tutaj. Buję się, małżonka. Buję się. No to się pani pobujała. Nagrało się to. Nagrało się. No wychodź już stąd. Ale tutaj się nic się nie stało? O matko, ale tu się nic nie stało? Trzymaj. Nie, no mi się nic nie stało. Nie, tutaj się też nic nie stało.